Czytałem sobie kiedyś popularną rozprawę słynnego astrofizyka. W tej rozprawie przybliżał niespecjalistom najnowsze odkrycia dotyczące i czarnych dziur, i struktury czasów, i czasoprzestrzeni, tego typu kosmologicznych tajników, a we wstępie, żeby pokazać postęp wiedzy, ów współczesny astrofizyk napisał tak, że kiedyś na taką prezentację, popularyzację, która była publiczna, kiedyś przyszła pewna pani i mówi, co wy tam opowiadacie? Przecież wiemy, że Ziemia jest płaska i stoi na 4 słoniach, które stoją na wielkim żółwiu. Na to, tak dalszy ciąg tego wstępu, pyta ów astrofizyk, ale na czym ten żółw stoi? A ta pani niezbita z tropu mówi, tam są żółwie aż do samego dołu. Tak, ten wstęp na pewno był śmieszny, ale czy on w ogóle odpowiada realiom tego, co się zmieniło w świadomości na temat kosmosu, jego struktury, jego wyobrażenia w ostatnich 100, 200 czy 300 latach? Czy to w ogóle odpowiada realiom tego, co nastąpiło podczas współczesnej rewolucji naukowej? Zapytajmy świętego Tomasza. Kiedyś to zrobiłem, jako niespecjalista, amator, po prostu konsument jego dzieł, po prostu czytelnik amator. Zacząłem przeglądać, co też mógł napisać na ten temat. O słoniach i żółwiach nic nie znalazłem. Nie znalazłem też nic o statkach spadających w otchłań. Pamiętamy też takie bajeczne opowieści, że podobno marynarze Kolumba bali się, że jak tylko odpłyną troszkę od lądu, to co się stanie? To spadną w otchłań płaskiej ziemi, może w stronę tych żółwi właśnie. Otóż nie, niczego takiego średniowieczny człowiek sobie ani nie wyobrażał, ani nie takich rzeczy go uczono, wręcz przeciwnie. Znalazłem takie, tu muszę przeprosić troszkę za moje takie techniczne zainteresowanie, ale ja przez 3 lata byłem na Politechnice i nie mogę się uwolnić od zainteresowań takich technicznych, takich, które dotyczą kątów prostych, linii stycznych i tym podobnych sformułowań. Więc święty Tomasz napisał tak. Co to znaczy, że coś jest na górze albo że coś jest na dole w kosmosie? I wziął przykład wody. Mówi tak, co będzie, jeśli tę wodę zaczniemy wylewać na ziemię? No oczywiście rozleje się na posadzce, ale co będzie, gdybyśmy tak wykopali, taki eksperyment myślowy, co będzie, gdybyśmy wykopali taką dziurę? No to ta woda będzie tam wpadać. Będzie spadać gdzie? W dół. No dobrze. A co by było, gdybyśmy wykopali taką dziurę aż do środka ziemi? No to tam zacznie się wlewać. No dobrze, mówi święty Tomasz, ale co by było, gdyby tę dziurę przekopać dalej, na drugą stronę? I napisał tak. Nie należy myśleć o tym, co na górze i co na dole w ten sposób, że coś mogłoby być pod spodem centrum Ziemi. Nie. Bo ruch od powierzchni Ziemi do jej środka jest ruchem w dół. Ale gdyby woda miała dalej podążać wzdłuż linii prostej, to zacznie się wznosić, bo ruch od środka Ziemi jest tym samym, co ruch w górę. Nic o żółwiach? Nic o statkach spadających w otchłań? Nie. Jest natomiast coś o kuli, której centrum jest ośrodkiem, no mówiąc z łacińska, grawitacji. Tu nie chodzi oczywiście o równania Newtona, chodzi o grawitację w sensie potocznym. Grawitacja, czyli ciążenie. Tam, gdzie ciężkie ciała, gravis, gdzie ciężkie ciała spadają, jeśli się je puści, to tym ośrodkiem, do którego spadają, jest środek Ziemi, centrum Ziemi. Pewnie, że dzisiejszy fizyk powiedziałby, no tak, na Ziemi, to jest środek Ziemi, bo Ziemia jako duża masa przyciąga to, co na nią spuścimy. Na Słońcu pewnie byłoby to Słońce. To jest 800 lat wcześniej. Środek Ziemi kojarzył się wtedy wszystkim ze środkiem Wszechświata i to ten środek Wszechświata był punktem przyciągającym ciała ciężkie. Ale pomijając to, no, mówimy o XIII wieku, to ruch do środka Ziemi jest ruchem w dół, a ruch od środka Ziemi również tam, w cudzysłowie na dole, jest ruchem w górę. To jest święty Tomasz, to jest wyobrażenie tego, czym jest kula ziemska, to jest wyjaśnienie tego, dlaczego woda utrzymuje się w oceanach, pokrywając tę kulę naokoło i jako żywo nie ścieka w dół, tylko trzyma się, w cudzysłowie, od dołu, bo woda chce pójść do środka Ziemi. I dlatego jak pokrywa, otacza kulę ziemską na tylu oceanicznych obszarach. Teraz będzie coś o kątach prostych i o liniach stycznych. To jako byłemu studentowi Politechniki mi się bardzo spodobało, że ciało ciężkie, na przykład książka, spuszczone w dół, cytuję świętego Tomasza, będzie poruszać się ad rectos angulos respectu linee contingentis superficiem terre, czyli będzie się poruszać po linii prostej, która jest prostopadła do linii stycznej, do powierzchni Ziemi. Tego typu sformułowania czy zdania u świętego Tomasza bardzo mi się spodobają, są precyzyjne. Używają pojęć geometrycznych. Odnoszą się oczywiście do stanu wiedzy sprzed 800 lat, ale to nie są zdania o słoniach stojących na żółwiach. To są zdania racjonalne. To są zdania sięgające do wiedzy astronomicznej, do wiedzy geometrycznej. Dla mnie osobiście były rodzajem taranu, które przebiły mur owego negatywnie naładowanego średniowiecza, żeby wprowadzić rzeczywiście do krainy, w której ludzie mogli się zachęcać do sięgania do bogactw pogańskich, astronomów i filozofów i matematyków, w której ludzie mogli pytać, w czym poganinie masz rację, a w czym być może trzeba uzupełnić twoje poglądy. Ale zresztą użyłem słowa poganin i już widać, jak to słowo jest naładowane emocjami, prawda? Wystarczy wypowiedzieć to słowo i za nim idą od razu płomienie emocji. Poganin. Niech święty Tomasz powie, spokojnie, spokojnie, usiądźmy. Poganin w tym sensie, że nie wierzył w Chrystusa, żył w czasach przed Chrystusem. Może to był Arystoteles, ale zapytajmy, w czym on miał rację. Może miał. Może się wiele od niego nauczymy. Akurat na tematy astronomiczne święty Tomasz wyjątkowo dużo uczył się od Arystotelesa, a na tematy związane, ale to już na przyszłe spotkania, związane z ewolucją, uczył się wyjątkowo dużo od świętego Augustyna. Wyobrażenie o Ziemi jako kuli, wyobrażenie o Ziemi jako środku, w cudzysłowie muszę powiedzieć, grawitacji, czyli ciążenia, także wszystkie ciała z różnych stron kosmosu spuszczone będą na Ziemię, a konkretnie do jej centrum spadać, to jest prawdziwy element fundujący astronomię średniowieczną. To jest punkt wyjścia dla tych ludzi. Myśleli o kosmosie jako opisanym przez podręcznik Desfera, że wszystko, co ciekawe, jest kulą. I Ziemia, i Księżyc, i Słońce, a nawet cały Wszechświat.